Powiem Wam tak, najpierw rząd nas zachęcał do posiadania fotowoltaiki, a teraz zniechęca poprzez właśnie wysokie rachunki za prąd. Powiem tak, że ja dalej jestem za tym, żeby prosumenci protestowali, wyłączali swoje instalacje, czyli wyłączali przekazywanie energii do sieci energetycznej, żeby pokazać rządowi, że nie jesteśmy bandą dzbanów, których można wykorzystywać jak się tylko da. Cytując tutaj Mariana Paździocha z Kiepskich, debil jest po to, żeby go wykorzystywać póki się da, a jak już przestanie być potrzebny, to można mu zasadzić kopa gdzieś i się go pozbyć. No nie! Tutaj teraz mówię do naszego wspaniałego rządu Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli wymyślicie, że na przykład ja się dam jak ten przysłowiowy debil wykorzystywać, to powiem Wam szczerze, że jesteście bandą idiotów, bo ja nie dam się wykorzystywać i na pewno ludzie, którzy to obejrzą, tak samo nie dadzą się wykorzystywać. I powiem jeszcze raz, zachęcam Was ludzie, żebyście dalej protestowali, odłączali swoje fotowoltaiki, dopóki rząd nie pójdzie na naszą ugodę, czyli nie pójdzie na naszą propozycję, na Waszą propozycję, moją propozycję, że Wam się należy za każdą kilowatogodzinę sprzedaną do sieci 10 zł. 10 zł Wam się należy za to każdą kilowatogodzinę, którą sprzedaliście do sieci. Bo to Wy wydaliście kasę, Wy wypruliście się z pieniędzy, budując tą fotowoltaikę, instalując ją. Wy ponieśliście gigantyczne koszty tego, a nie jakiś tam Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, czy inne korwiny i inne tam stonogi, nie stonogi. Wy ponieśliście ogromne koszta po prostu budowy tej instalacji, nie politycy. Politycy żyją tylko dlatego, że żyją z naszych podatków. Gdybyśmy przestali płacić podatki, te pasożyty społeczne by wyzdychały w miesiąc. Powiem tyle. Powiem Wam tak, że ja nie dam się oszukiwać na energię. Powiem Wam jeszcze coś takiego. Teraz w 2024 będą zakładać wszystkim, nawet już zaczęli, liczniki dwukierunkowe. Na czym to polega? Licznik dwukierunkowy nalicza energię, jaką pobieracie, ale też jaką oddawacie. Czyli jak oddacie, jak to się mówi, będziecie oddawać za dużo na raz, to Wam... I tu jest haczyk. Zdalnie energetyka może odłączyć prąd w domu. Poprzez licznik. Licznik może Wam zdalnie odłączyć prąd. Da się to zrobić. Więc dlatego mówię, że niezły cyrk panowie odwalili. I powiem szczerze, mam nadzieję, że wszyscy ludzie, którzy doprowadzili do tego, że wszyscy jesteśmy oszukiwani na rachunkach za prąd, na zużycie, na nadmiarowe wtłaczanie do sieci, to coś Wam pokażę. Widzicie te przewody nade mną? To są przewody od słupa energetycznego. Nie te grube, te właśnie czarne, takie od... odznaczające się na filmie, tylko te cieniutkie, takie co biegną wyżej. To są przewody aluminiowe. Te przewody mają za małą średnicę. Ta średnica może 50 lat temu była dobra, gdy zasadniczy Kowalski miał w domu pralkę Franie, telewizor Rubin, czy nie wiem, termę do podgrzewania wody. Wtedy takie przekroje przewodów miały sens, a teraz gdy mamy samochody elektryczne, pompy ciepła, płyty indukcyjne, klimatyzatory, komputery, telewizory, pralki, suszarki, zmywarki i tak dalej, to już te przekroje przewodów zaczynają nie mieć sensu. Więc naprawdę ja mówię poważnie, że jeżeli komuś w naszym wspaniałym rządzie wydaje się, że może nas tak oszukiwać na rachunkach za prąd, że dystrybutorzy energii jak PGE, Tauron, Enea i inni jeszcze mogą nas rąbać na rachunkach za prąd,
to jesteście po prostu, panowie dystrybutorzy, w błędzie i będę walczył, bo ja walczę za siebie i za też wszystkich ludzi, prosumentów, a zaliczam się do prosumentów, bo posiadam instalację. Ta instalacja jest off-gridowa, ale jest to instalacja. Więc ja powiem naprawdę szczerze, że jeżeli myślicie, że ja dam się rżnąć na kasę, to jesteście w błędzie. Jeżeli myślicie, że inni ludzie dadzą się rżnąć na kasę, to też jesteście w błędzie. I dalej jeszcze mówię, zachęcam was, ludzie, żebyście protestowali, żebyście po prostu wyłączali oddawanie energii do sieci, żeby rząd zrozumiał, że nie ma do czynienia z bandą idiotów, których zastraszy karami finansowymi za coś tam i zaraz oni będą grzecznie potulni jak baranki. Nie. Rząd musi zrozumieć, że ma do czynienia z ludźmi, którzy są inteligentni, myślą logicznie i nie dadzą się zastraszyć jakiejś bandzie wypłochów w garniturach, którzy są na naszym garnuszku, żrą za darmo, nie muszą chodzić do pracy i nie liczą się z nami, bo uważają, że oni są klasą panów rządzących. No to mówię teraz do wszystkich z naszego rządu w Polsce, że możecie nas wszystkich pocałować w dupę. Pozdrawiam serdecznie.